Cześć, tu Marek i Rośliny. Dzisiaj zapraszam Was na relację z Ikei, z Obi, które jest obok Ikei, a następnego dnia wybrałem się na Jungle Bazaar. Niestety nie dałem rady wrzucić tego filmu wczoraj, bo zdarzył mi się tam wypadek, o którym powiem Wam później, ale na początku zajmijmy się tymi sklepami, gdzie udało mi się dotrzeć i sfilmować wszystko. Zapraszam na odcinek. Na pierwszy ogień poszła Ikea, bo musieliśmy zobaczyć tam szafki kuchenne. Raczej fronty, no ale nieważne. Tutaj widać storczyki małe, jest trochę ripsalisów, takich całkiem sporych i ładnych. Są też eschynantusy różne, chyba 60 zł kosztują, ale są spore, dosyć drogo. Storczyków jak zawsze opór, tych małych i tych większych, no ale to chyba nikogo nie dziwi, bo to zawsze w Ikei jest. Są takie małe sansy, te cylindryczne, te takie tiary chyba czy coś. Cebule, jak to na wiosnę wszędzie. I są choje. Pamiętam, jak kupiliśmy taką choję z Włodkiem, jak zaczęliśmy razem mieszkać w Gdańsku i ona teraz jest u niego w pracy. Właśnie, ciekawe, może odzyskam chociaż kawałek w sumie. Jestem ciekaw, czemu te kaktusy są pakowane w plastik. Ale zobaczcie, jakie ta choja ma duże liście. No, fajnie wygląda całkiem. Jestem ciekaw, czy to jest kwestia bezpieczeństwa, no serio? Ciekawe. Ale jak widać, eschynantusy naprawdę spore. No ale cena dosyć wygórowana w sumie. Malutkie kalanchoe też są. I na górze stefanotisy. Tak jak wszędzie, stefanotis jest również w Ikei. No bo czemu by nie? Są takie małe sukulenty, tak jak zawsze. Tutaj też nic takiego odkrywczego, no ale pokażę, co jest, żeby ktoś, kto nigdy nie był w Ikei, zobaczył. A w zasadzie może w Ikea, bo oni tak mówią Ikea, ale według mnie to jest takie sztuczne. U nas już odmienia się to jakby i nie wiem, dlaczego nagle teraz taka jest praktyka ich, żeby tego nie odmieniać. No ale abstrahując już od flexi, to spójrzmy tutaj na te sukulenty, krasule. O, a tu są małe bruszczyki, lubię te doniczki bardzo, osłonki w sumie. Bardzo je lubię, mam kilka w domu. Zawsze mi się podobały. I chyba są teraz tańsze niż kiedyś. O dziwo. Wbrew inflacji. A tutaj flebodium, bardzo ładne. Śliczne. Też mi się podoba. No, chciałbym. Chciałbym nie zabijać paprotek. Podoba mi się też to, że teraz już w końcu te ceny są naprawdę wszędzie widoczne, bo często było tak, że nie można było się doszukać ceny i trzeba było chodzić do czytnika. A teraz te ceny są wszędzie fajnie widoczne i można już robić spokojnie zakupy bez spacerowania z tą doniczką i wysypywania połowy ziemi z doniczki, żeby na czytniku sprawdzić. Małe cytrusy. One też zawsze są na wiosnę w Ikei. I tutaj jest kangurza łapa. O ile dobrze pamiętam, że to się tak nazywa. Śmieszne. Tutaj jeszcze są peperomie i jeszcze są paprotki, ale już te zanokcice takie, asplenium. Duże storczyki, no ale to na walentynki teraz to w sumie może, ale jest ich mnóstwo. Ciekawe, jak dużo się tego sprzedaje, a ile po prostu przekwita i się marnuje. No niestety, tak to jest z produkcją masową, żeby zawsze było, to zawsze się trochę zmarnuje. Tutaj są fikusiki, małe beniaminy, pod spodem są te takie niby bonsaje, na górze większe kalanchoe, a tutaj są większe cytrusy. Zobaczcie, można sobie wyhodować takie cytrynki. A, jeszcze chciałem zobaczyć cenę tej konewki, ale dosyć wysoka. Przydała mi się jeszcze większa konewka, ale cóż, nie tak droga. Te cytrusy 119 zł. No to trochę podrożało. Wydaje mi się, że kiedyś były trochę większe te cytrusy za stówę. Ale jak widać, cytrynki są. No ale do herbaty można sobie wycisnąć. A tutaj są małe bonsaje. Te fikusy oczywiście. Za cztery dychy. Sypią się trochę, jak to one zimą. Na wiosnę odżyją. Na razie jest lipa. Tutaj jeszcze więcej sukulentów, kaktusików. Trochę storczyków. A na górze jeszcze peperomie. Tutaj są takie krasule większe w doniczkach fajnych. Ładne doniczki, w ogóle one tak wyglądają na bogato. No i tutaj takie maluszki. O, tutaj są te krasule. Widzicie? Fajnie wyglądają. Takie są wypasione.
zdrowe. A tutaj też super. Te kolce. Kolce, znowu ciernie. Nie wiem, powiedzcie mi, co to jest tym razem, bo już wiem, że ciernie mają kaktusy, ale to nie wiem. Ale tutaj taki fikus, który mi się podoba całkiem, bo on jest taki nietypowy. Ale prawdziwe cudeńko jest obok i to jest Aspidistra, która jest wspaniałą rośliną. Bardzo miło mi się kojarzy z wakacjami w Hiszpanii, gdzie ona po prostu, no, ludzie mają w doniczkach na zewnątrz, na ulicy. I ona rośnie dobrze w cienistych miejscach. Jest naprawdę trudna do zabicia, mało się podlewa. I bardzo polecam. Sam bym chciał kupić, ale niestety decyzja była odmowna. No i cóż, może innym razem mi się uda. Nie, tak naprawdę mieliśmy jeszcze dużo zakupów do zrobienia i po prostu byłoby ciężko z tym wrócić. No i to akurat się zgodzę. Te poliskiasy fajne, ja je lubię, ale one nie lubią ciepła za bardzo. Tak w moim odczuciu lepiej rosną zimą niż latem. No, takie strelicje za 200. Nie jakieś super wielkie, ale znośne. A teraz obi, który jest obok. I w obi też strelicje na wejściu. No i tutaj strelicje są, no, zdecydowanie mniejsze, ale później będą takie ogromne, kwitnące, więc warto, za chwilę będą. Są syngonia, jakieś tam jeszcze inne pierdoły. Tutaj takie walentynkowe, widzicie, to jest to samo praktycznie, co w tamtym moim obi, bo to jest drugie obi, konkurencyjne. I tutaj to jest na wejściu wszystko. Co prawda zauważyłem to dopiero wychodząc, bo wchodziłem inną stroną, ale no cóż, stwierdziłem, że i tak wam nagram, żebyście zobaczyli wszystko. A tutaj jest to, co widziałem od razu wchodząc, czyli cytrusy i takie niby bonsaje drzewka. No fajne, całkiem to wygląda. Jest Enjoy, u mnie już nie żyje. W Hydro się nie przyjął, bo no, już nie miał się dobrze przed przeniesieniem do Hydro, więc nie wiem, czego to kwestia, czy Hydro, czy jego. Ale nie zależy mi szczególnie i nie będę po nim płakał wcale. Ale tutaj zbliżamy się do cudownych, ogromnych strelicji, które po prostu kwitną i to jest hit. Zobaczcie, jakie piękne, za 900. Powiedzieć, że to tanio, to trochę przesada, no ale 900, a w Leroy chyba były za 1200 takie kwitnące, tak mi się zdaje, chociaż już też głowy nie dam sobie uciąć. Ale spójrzcie na te kwiaty. Po prostu rajskie kwiaty. Cudowne. Przepiękne. No, ale super. Ale ktoś się ucieszy. No i takie prymulki kolorowe. Te jeszcze wyglądały ok. Może pierwszy dzień, nie wiadomo. Fitonie fajnie wyeksponowane, to mi się podobało bardzo. Krotony, ale takie najzwyklejsze. Nie wiem, jakie są odmiany krotonów, bo się nigdy tym nie interesowałem. To znaczy, już teraz się dowiedziałem, ale już nie pamiętam, jak się nazywa ten kroton, ale mam zapisane. Ten kroton, ten piękny kroton. Bo dostanę tego krotona szczyt, który kotek ułamał i będzie wysłany do mnie w poniedziałek chyba. Dziękuję bardzo, bo to widzka tego kanału napisała mi w komentarzu, że może mi wysłać. Potem jak się ostatnio tym krotonem zachwycałem, jest przepiękny. Po prostu ma w sobie wszystkie najlepsze kolory, jakie mają krotony. Cudo. Tutaj takie paprotki. I tutaj jakieś tam bluszcze, pierdoły. Taka latea, jedna nietypowa, która ładnie kwitnie kolorowo, bo przecież wszystkie inne to takie są bez wyrazu. Powiem wam, że w moim obi dużo lepiej wyglądają te rośliny. Zobaczcie te alokazje, o matko. Każda wygląda już jak na półce śmierci, nie? Słabo, naprawdę. U mnie są igła, a tutaj nędza. Piękne juki, w sensie ta jedna juka piękna, ogromna. U mnie w domu rodzinnym też już juka wypuszcza taki pień na dole, taką bulwę wielką, nie wiem jak to nazwać. Po prostu takie zgrubienie, z którego zaczynają wyrastać kolejne pędy. Ale ta juka jest też mega stara. Pamiętam, jak ją przesadzałem i to było z 10 lat temu albo więcej. Może nawet więcej. Ogromna nolina, naprawdę wyższa ode mnie. Cudowna również. Tutaj takie ładne, duże monstery. Są też palmy kokosowe. Naprawdę jest dosyć duży wybór w tym obi, trzeba przyznać. Oni też mają większy metraż, tak mi się zdaje tutaj. Są jeszcze takie filodendrony z palikami i takie bez palików. Ogólnie no, ten wygląda całkiem fajnie. Poza tym jest jaśmin pachnący, kwitnący. Są oczywiście medinile i storczyków więcej, już takich niepopularnych.
Tutaj jeszcze jest ten piękny Stefanotis, którego ja też kupiłem właśnie w OBI i mój się trzyma, więc trzymajcie kciuki, żeby kwiaty nie odpadły, bo na razie jest wszystko w porządku. Tutaj stwierdziłem, że uwiecznię taki kwiatek, który się pojawił, bo zawsze uważam, że warto pokazywać kwiaty na roślinach, które nie są sprzedawane jako kwitnące, no bo skoro kwitną w markecie, to znaczy, że są dosyć wdzięczne. Tutaj fajne cymbidium, to znaczy jest ich sporo, ale są chyba tylko jednopędowe. Ogólnie ładne, bardzo mi się podobają, jak zawsze śliczne te kwiatki i muszę wam powiedzieć, że moja teściowa ma to cymbidium i się spisuje dobrze, bo cymbidium żyje. Tutaj Wanda i odnośnie Wandy muszę wam powiedzieć, że jest tragedia, bo moja Wanda złapała przędziorki i walczy, ale jest masakra. A tu jest jeszcze raz większy jeszcze ten kroton i ten kroton się nazywa Mrs. Iston. Jest piękny, po prostu cudowny, to takiego będę miał. Tutaj jest bardzo duży fikus lirolistny. Wow, ale drzewo. I są stromante. I jeszcze trochę jakichś tam pierdół bromeliowatych i... Ach, tu są przeceny. Te słoiki to nawet za takie pieniądze, no. Może, może. Są te tilancje, co już tak dawno je widziałem przed świętami, jeszcze Bożego Narodzenia były pierwszy raz chyba pokazane. No i tak czułem, że one się nie sprzedadzą raczej. Poza tym jest trochę fiołków. Panie tutaj też robiły przegląd przede mną, więc już coś tam w sobie szarpnęły fajnego. Ale no wiecie, co ja tu będę brał. Pachirki są, o, były tam fajne pachiry małe. A moja pachira ma już kilka lat i żyje i jestem pod wrażeniem. Tutaj piękne kapturnice, bardzo lubię. Muchołówki też lubię. Och, zobaczcie tego krotona, jest prześliczny. Hit, uwielbiam go. Paprotki, storczyki, falenopsisy. Jest aglaonema, ta, którą też mam i jest spoko, już mam ją jakiś czas i żyję bez problemów. Jeszcze więcej enjoyów. Oczywiście jakieś marantowate. Tutaj trochę jesiennych kolorów dla tych, którzy tęsknią za jesienią. Ale czy są tutaj tacy? Bo ja nie. Na dole ta walia. Zresztą jeszcze gdzieś będzie. Tutaj jest więcej asparagusów. Lubię asparagusy, chociaż do domu to takie są. Flepodium, czyli tak samo jak w IK, ale tutaj widać te nogi pająka śliczne. Fajne są. Może jak będę miał terrarium, to w nim będzie trochę paprotek. Zobaczymy. Może tam się to jakoś sprawdzi. A jak coś, to będę pytał paprociary o jakieś rady, bo może mi pomogą. Trochę Diefenbachii, trochę Dracen i jest ten asparagus, którego bardzo lubię, taki ten bardziej pierzasty. Tu jakie ogromne te noliny. Ja pierdzielę. Szok. Śliczne. Ale gdzie to trzymać? Naprawdę trzeba mieć wysokie mieszkanie. Piękne. To robi wrażenie. I tutaj jest jeszcze sporo cytrusów i kwitnących i owocujących. No, powiew wiosny. Super. Tylko cytrusy warto kupować w marketach szybko, żeby ich tam nie przelali, żeby one tam nie ucierpiały w tych warunkach sklepowych, bo często jest tak, że już po jakimś dłuższym czasie w sklepie one są w słabym stanie. Tutaj piękne cymbidia. Śliczne. No, bajka. No i też tutaj jest kwitnąca jeszcze jedna strelicja. Ale kwiatek się tak ukrył, że niestety nie mogłem go nagrać. Trochę palm, ale ja wolę kęcję zdecydowanie od tych wszystkich małych arek i tak dalej, bo to już robi większe wrażenie jak dla mnie. Tu jeszcze trochę maluchów. Te maluchy całkiem ładne. No. I tanie. O, tutaj jest też ta krasula, która była w moim obi. I to też jest. O, śliczne. Dziękuję za to, że mi napisaliście, co to jest. A to jest Kalanchoe humilis. Chociaż było kilka wersji i podaliście mi ze trzy różne nazwy. Jest jeszcze ta ślicznotka. No i to tyle z tych małych roślin. A zobaczcie tutaj ten tron. Musiałem go nagrać, bo stwierdziłem, że to by był tron dla mnie idealny do nagrań. Jakbym siedział w takim fotelu, pewnie by trzeszczał, więc nie wiem. Ale zobaczcie jeszcze to drzewo. No bo to już trzeba nazwać drzewem. Miał jakieś chyba 3,5 metra. No dobra, teraz czas na gwóźdź programu, czyli na Jungle Bazar, na który wybraliśmy się z Włodkiem. To jest na granicy Gdańska i Sopotu. No i było to w sobotę, jak tam pojechaliśmy koło 11. No i niestety
Miałem tam wypadek. Ta Ergo Arena to jest takie miejsce, gdzie dzieje się jednocześnie wiele wydarzeń, jest dużo wejść. Ja szukam informacji o tym, gdzie dokładnie się odbywa ten Jungle Bazaar i podszedłem do plakatu, tego tutaj. I odchodząc od tego plakatu, przewróciłem się o tę płytę chodnikową, która leżała tuż obok i upadłem prosto na ten czarno-żółty słupek. To się stało dokładnie tutaj, po prostu ktoś sobie zostawił tę płytę chodnikową na chodniku tuż koło wejścia. No i przewróciłem się, zrobiłem sobie poważną krzywdę, wylądowałem tam w punkcie szczepień, gdzie na szczęście byli lekarze, wyjechali po mnie kozetką, bo nie byłem w stanie nawet wstać. Upadając prawie uderzyłem głową w ten słupek, ale na szczęście udało mi się w locie chociaż trochę odchylić i w ten sposób uderzyłem żebrami, tuż pod obojczykiem. Obiłem sobie to poważnie, nie mogłem złapać oddechu, miałem ciemno przed oczami i po prostu musieli mnie wwieźć do środka. Tam lekarze się mną zajęli, w sensie obejrzeli mnie tak naprawdę, pomacali te żebra. Na szczęście nie stwierdzili żadnego złamania żebra, ale no wiecie, to było tylko macanie, tak naprawdę na rentgen dopiero się wybiorę. Poza tym obiłem sobie też kolana, zdarłem sobie skórę z kolan, z głowy troszeczkę, chociaż miałem czapkę, to i tak uderzyłem głową o chodnik. Ręce sobie też trochę obdarłem, no ale najgorsza jest ta klatka piersiowa, bo ja w tej chwili nie mogę normalnie oddychać bez bólu, bo każdy ruch mięśni, które są przyczepione do żeber, powoduje straszny ból, więc nie mogłem spać w nocy. W tej chwili jak siedzę, to jest nawet lepiej niż jak leżę, ale nie mogę wziąć pełnego oddechu, dlatego muszę co chwilę robić cięcia i montować jedno zdanie z kilku nagrań tak naprawdę. Za co was przepraszam, no ale nie jestem w stanie inaczej teraz nagrywać i pracować. Nie wiem, kiedy będę mógł nagrać coś, jak przesadzam i tak dalej, dlatego że każdy ruch rękami powoduje straszny ból i nie mogę po prostu w tej chwili tego robić. A jeśli chodzi o sam ten Jungle Bazaar, to dostałem relacje od kilku osób i wiem, że nie było warto iść tam wcale. Tym bardziej żałuję, że się tam wybrałem, bo po prostu uniknąłbym całego tego nieszczęścia, które jest spowodowane tym, że ktoś tam nie wiadomo po jaką cholerę zostawił takie wielkie betonowe gówno, o które się przewróciłem, bo zupełnie tego nie widziałem. Zwróciłem uwagę na te słupki, które są pomalowane na ostrzegawcze kolory, ale co z tego, jak pod spodem na szarej kostce równej leży jedna płyta betonowa, która ma ten sam kolor i po prostu, nie wiem, służy im do podpierania drzwi czy coś. Masakra, jestem wstrząśnięty tym, co się stało i naprawdę będzie mi się to śniło po nocach, bo to wrażenie wtedy, jak leciałem na ten metalowy słupek i miałem świadomość, że zaraz pieprznę w niego głową i się zabiję, jest naprawdę nie do ocenienia. A jeśli chodzi o Jungle Bazaar, to nie było warto, dlatego że tutaj mówię to, co powiedzieli mi inni ludzie. Bo sam widziałem tylko kolejkę, zresztą Grzegorz mi podesłał zdjęcie kolejki. Powiedział też, że była lipa, że nie było warto, że to jest to samo co w marketach budowlanych, tylko ceny wyższe i że w ogóle było bardzo mało tych roślin. Kolejna osoba, która się odzywała, powiedziała podobne rzeczy i że w ogóle mały wybór, ceny wygórowane, palma kokosowa za 70 czy za 90 zł, no po prostu jakieś absurdalne ceny. Jeszcze Iza podesłała mi zdjęcie hoi Kerry pomalowanych na czerwono. Naprawdę to jest skandal, żeby w taki sposób niszczyć rośliny. Powinien nikt tego nie kupować, niech mają ogromne straty i więcej już też tego nie zamówią, bo to jest po prostu głupota, która nie ma żadnego uzasadnienia. No dobra, i to tyle odnośnie tych zakupów i tego wszystkiego w tym odcinku. Nie wiem, czy się następnym razem zobaczymy, czy też usłyszymy i nie wiem, kiedy to będzie, ale zapraszam na Instagrama, zachęcam do subskrybowania kanału, dajcie lajka, napiszcie komentarz, czy byliście na tym Jungle Bazarze, jakie wy macie odczucia, bo on jest też w innych miastach i pewnie inne osoby się tym zainteresują, bo u nich też to będzie. No i to tyle, do zobaczenia.